Witam. Zapraszam do obejrzenia filmu, jak również subskrybowania kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dziś chciałam Was zaprosić i zachęcić do wspólnego wykonania nowego przepisu na sernik. Sernik z malinami. Bardzo smaczny, zapewniam. Aksamitny w smaku i łatwy w wykonaniu. Myślę, że każdy sobie z nim poradzi. Zachęcam do obejrzenia filmu. Pozdrawiam i dziękuję. Do naszego przepisu użyjemy jedno masło, 4 jajka, niepełna szklanka cukru, jeden cukier waniliowy, taki całe jedno opakowanie, 4 łyżki mąki ziemniaczanej i ser, taki do serników w wiaderku, 1 kg. Teraz nasze masełko idzie do rozpuszczenia na małym ogniu. Kiedy ono jest już rozpuszczone, odstawiamy sobie do przestudzenia. W tym czasie cały ser ląduje w misce z mikserem. Będziemy go roztrzepywać. Nie chodzi nam o to, żeby on nabrał jakiejś konsystencji puszystej, tylko po prostu, żeby się delikatnie połączył. Kiedy serek mamy już rozmieszany, dodajemy cukier. Cukier tak naprawdę możemy dodać od razu w całości i chwilkę poczekać, aż się połączy z naszą masą serową. Aby się wszystko ładnie połączyło, odgarniamy też od brzegów. Kolejny cukier dosypujemy również do masy serowej. Składniki mamy już połączone. Możemy powoli dodawać przestudzone masło. Masło dodajemy powolutku, żeby nam się po prostu nie zbytnie rozrzedziła masa. Masło po dodaniu do sera będzie nam się ścinało, czy będzie robiła się taka gęstsza masa, więc tutaj się nie obawiamy. Następnie wyłączamy mikser i dodajemy mąkę ziemniaczaną. Następnie włączamy mikser na najmniejsze obroty, aby nam mąka nie uniosła się do góry za bardzo i pomagamy sobie łopatką, przemieszając masę serową. Kiedy mamy wszystko już połączone, dodajemy jajka. Jajka dodajemy w całości od razu do masy serowej. Pamiętamy, w tym serniku nie chodzi nam o to, żeby była jakaś puszysta masa, tylko po prostu o połączenie wszystkich składników. Nadmienię również, że dobrze, aby nasz sernik był upieczony wieczorem, czy tam jednego dnia, a drugiego dnia przybieramy go dopiero tą żelką malinową. Bardzo ładnie nam wtedy ostygnie w piekarniku i nie będziemy mieli pośpiechu, chyba że nie mamy takiej możliwości, to i tak musimy go zostawić w piekarniku na chwilę do ostygnięcia. Teraz kolejny etap, masa czy żelka malinowa. Z woreczka z mrożonką z malinami odkładam sobie kilka malin takich ładniejszych do przyozdobienia naszego ciasta. I teraz jedna galaretka, 2 łyżki płaskie żelatyny. Można tu od razu 2 łyżki cukru dodać zwykłego, ale to ja zrobię w filmie za chwileczkę. Zalewam to 1,5 szklanki gorącej wody. No i oczywiście musimy rozpuścić tą żelatynę, która jest w środku, więc musimy chwilę pomieszać. Teraz już wspomniany cukier. Teraz galaretkę wlewamy do malinek. Chwilę wystarczy, aby zamieszać te maliny z naszą galaretką i musimy je zblendować. To trwa dosłownie chwileczkę. Galaretka zaczyna już tężeć, widzimy, więc musimy tutaj się nieco pospieszyć. Jeśli by galaretka z malinami nam za szybko stężała, można ją lekko rozgrzać w kąpieli wodnej albo po prostu dodać troszkę gorącej wody. Tam żelatyny jest na tyle bezpiecznie dodanej, że nawet jeśli tej wody troszkę dodamy, nic nam się nie stanie. Teraz szykujemy nasz sernik. Sernik oczywiście wyjęty z lodówki.
rozsmarowujemy całą żelkę, jeśli uważamy, że jest jej za dużo. Tak w moim przypadku było, odłożyłam troszkę do deseru dla dzieci. Przyozdabiamy wcześniej już wspomnianymi malinkami. Jeśli chcemy polać te maliny jeszcze taką lekką żelkową masą, do pozostałości dolewamy ciut gorącej wody, aby się ta masa nam rozpuściła, i taką płynną polewamy po owocach. Nie musimy polewać po całej tej masie malinowej. No, wystarczy tą łyżkę na owoc na przykład i to już jest wystarczająca ilość. Ciasto idzie do lodówki na około pół godzinki. Teraz wygląda już po wyjęciu wspaniale, więc zachęcam do wypróbowania przepisu i smacznego.